wiedzieć i on to oglądał przez 500 lat. Bóg, widzicie, dał tym ludziom w czasach Noego na przykład, dał łaskę, że oni mogli żyć, no niektórzy koło 1000 lat żyli nawet. I Noe przez tą długowieczność, którą Bóg przewidział na początku i teraz też przewidział długowieczność, tylko nie aż taką w 1000 lat, ale rozumiemy, bracia i siostry, że kiedy oglądamy, popatrzmy na Noego, prawda? Noe żyje, pobracie sobie, może skupmy się tutaj na tym kwestii. Noe żyje 500 lat. Noe ogląda Boże działanie również. Na jakiej podstawie mogę to powiedzieć? No bo jeśli żył pośród takiego świata chorego i taka cywilizacja, wiecie, każda cywilizacja się chełpi. Każda cywilizacja chełpi, że jest najlepsza, że jest lepsza od tej wcześniejszej, prawda? Tak każda cywilizacja. To jest taki błąd, taka pycha ludzi i chełpi się swoimi dokonaniami itp. itd., prawda? I teraz zobaczcie, przepraszam, Noe żyje sobie 500 lat. I przez 500 lat może na pewno dużo rzeczy zrobić, zobaczyć, a więc Noe robi to, co każdy z nas, ma rodzinę, na początku Noe może w jakieś szkoły chodził tam, no i śmiejmy się, nawet te stare cywilizacje również miały pewne szkolnictwo, to oczywiście inaczej wyglądało i tak dalej, prawda? I zobaczcie, że Noe ogląda przez 500 lat. Noe ogląda przez 500 lat to, co dzieje się na świecie, w jego cywilizacji, w jego pokoleniu. Jego cywilizacja przez 500 lat stoczyła się na dno. Była zaangażowana w okultyzm. Kobiety niektóre zaczęły kontaktować się z upadłymi aniołami. I z tych związków narodziły się po prostu ci giganci, tak jak Biblia mówi, prawda? Pismo nie może być złamane. Jezus nie przyszedł powiedzieć, że tych gigantów już nie będzie. Ale wiecie co? Bóg przez 500 lat milczał, w sensie nie zsyłał sądu. Po 500 lat Noe nagle... A dlaczego akurat Noe, zastanawia się, dlaczego Noe akurat otrzymał proroctwo od Boga? Bo Bóg nie powiedział mu, teraz tu ci napiszę coś i tak dalej tylko, prawda? Noe znał, pomimo, że to jeszcze czas przed nadaniem prawa jest. Noe znał, że pewne rzeczy były złe. Noe znał, że okultyzm był zły. Noe znał, że grzechy seksualne były złe. Dlaczego? Bo Bóg mówi, że znalazłem go sprawiedliwym w jego pokoleniu, prawda? To jest dzisiaj wyzwanie dla wielu. Czy jesteś sprawiedliwy pośród tego pokolenia? Czy jesteś w stanie pośród tłumu stać i powiedzieć, wiesz, moi koledzy, koleżanki, może moja rodzina, może moi znajomi, może ludzie, którym gdzieś tutaj widzę na oko, może oni nie żyją, nie znają Boga, ale ja żyję. To jest wyzwanie dla tego pokolenia. Tak samo było wyzwanie dla Noego. Wiecie, dlatego Bóg przemówił do Noego, bo Noe po pierwsze miał relację z nim, po drugie Noe wierzył, że Bóg przemawia w ten sposób. Tam jest wielu ludzi, którzy to kwestionuje i jest w totalnym zwiedzeniu przez diabelskim. Dali się nastraszyć. O tak, bo sam są gdzieś cuda demoniczne, to teraz Bóg jakby miał przestać działać, prawda? Nie, Bóg nigdy nie przestanie działać. To, że ktoś demony słyszy w uszach, to nie znaczy, że Bóg teraz do ciebie nie przemówi jego głosem, prawda? Ale wielu ludzi dał się okraść, prawda? I teraz zobaczcie, czasy Noego, w pewnym momencie, kiedy Noe ma 500 lat, ma relację z Bogiem, Bóg sam, co ciekawe, Bóg sam o nim powiedział. Noe nie miał kogoś, ktoś koło niego chodził. Powiedział, no to jakiś święty mąż, no święty pastor, święty... Wiecie, co chodzi, nie? Nie, Bóg sam powiedział. Znalazłem cię wiernym w twoim pokoleniu. Jesteś mi wiernym. Pomimo,
że to cywilizacja się stacza. Ty jesteś wierny, ty stoisz, ty nie zaparłeś się słowa, ty nie zaparłeś się Chrystusa, ty nie... oczywiście on wtedy jeszcze dokładnie Chrystusa nie zna, ale tak popatrzmy na dzisiejszy Kościół, prawda? Ty stoisz z Chrystusem, ty chodzisz w mocy Bożej. Bo nie dało się, wiecie, kiedy jest wielki okultyzm tam na zewnątrz, nie da się przetrwać i chodzić normalnie, chodzić w zwycięstwie, jeśli nie ma się mocy Bożej. Nie uczcie się, Noe był ochrzczony w duchu, on mówi na językach, Noe gromił diabły, itp., itd. Ponieważ w takiej kulturze żył. I teraz zobaczcie, Bóg postanawia do Noego przyjść i mówi, Noe, szykuj się. Teraz pytanie do tych wielu ludzi. Czy Bóg przyszedł do ciebie i powiedział, szykuj się? Ten sierpień, przepraszam, ten wrzesień jest koniec? Już idzie? Już będzie koniec świata? Tak Bóg ci powiedział? To jest moje pytanie. Ktoś powie, no co chcesz ode mnie? No, to jest tylko pytanie. Bo do Noego Bóg przyszedł i powiedział, Noe, szykuj się. Nie szykuj się na miazgę, tak niektórzy, wiecie, w strachu, sparaliżowani, kiedy przychodzą problemy jakieś, a przychodzą jakieś ataki, prawda? Nie, my mamy zwycięstwo. Szatan przychodzi, będzie miał opozycję, będzie przegrany. Nie tylko odparujemy jego ataki, on będzie przegrany, będzie zniszczony. I teraz zobaczcie, Bóg mówi do Noego, w pewnym momencie jego życia, szykuj się. Zacznij budować łódkę. Bo idzie sąd. I Bóg nie dopuścił, żeby Noe został również w sądzie osądzony. Dzisiaj wielu ludzi żyje byle jak i nawet nie wie tego po prostu. Teraz skupmy się i oczywiście później przychodzi powódź, Noe przetrwał i Noe później Bóg kontynuował dalej świat w sposób jaki taki, że rozmnożył później świat od Noego i jego synów. Prawda? To wszystko wiemy. Jeśli chodzi o czas Lota, też również obserwujemy pewne rzeczy. W czasach Lota, oczywiście w czasach Noego również te rzeczy były, ale w czasach Lota charakterystyczną rzeczą, którą Bóg chce tu pokazać, jest to, że właśnie Lot, po pierwsze Lot był oczywiście nazwany mężem Bożym w Biblii, możemy to sobie zobaczyć w Nowym Testamencie, ale Lot również niestety nie chodził tak jak potrzeba, prawda? Dlaczego? Bo Noe, na przykład, znaczy Noe, przepraszam, Abraham, czy Abraham wcześniej, później Abraham, on się pytał. Bóg mu pokazywał. To jest ziemia, którą ci dałem, a nie inna. Lot, czym się kierował? Popatrzał oczkami. Lot popatrzył oczkami i stwierdził, o, według mnie to jest w porządku. Rozumie, o co chodzi? Lot bardziej patrzał, a, ta ziemia jest dobra, bo tak wygląda. I co? I wylądował gdzie? W Sodomie. Wylądował w najgorszym wówczas, gdzie są gorsze miejsca niż Sodoma, miejscu na ziemi, gdzie odbywały się straszne, diabelskie, nieludzkie, przeciwko człowiekowi, przeciwko wszystkiemu, co człowiek reprezentuje, praktyki. I jedną wierzę, biblijnie patrząc, czasy właśnie Lota, to jest właśnie nastanie tego nieczystego po prostu ruchu Sodomy, ruchu Gomory, prawda? Możesz to zaobserwować, szczególnie w Ameryce, szczególnie i podobnie, tak jak patrzę, Bóg w dalszym ciągu jest na tronie i Bóg w dalszym ciągu będzie sądził, prawda? Jak się kończy kwestia Lota? Lot mieszkał w Sodomie i w pewnym momencie Bóg znowu ponadnaturalnie posyła, mówiąc, żeby się wynosił, brał manatki i wynosił się z tego wstrętnego, obrzydliwego, ja nie wiem, jak on tak mógł żyć w ogóle, ale miejsca nieczystego, ponieważ Bóg i zamierza to zniszczyć. Bóg nie zniszczy całego świata,
ale Bóg zniszczył, jeśli rozumiemy, Sodomę, Gomorę, Zeboim, jakieś tam są jeszcze inne miejsca wymienione w Słowie Bożym. Możemy to znaleźć. Są takie wersety, w jednym z wersetów jest napisane dokładnie, jak się te inne miejsca nazywają. Można sobie zobaczyć Zeboim w konkordancji i tam powinno być jeszcze inne nazwy wymienione. A więc w tym wypadku, w przypadku Noego, Bóg przemówi do niego osobiście. W przypadku Lota Bóg wysyła aniołów. Anioły do niego przychodzą i mówią, wysłannicy od Boga mówią mu, że wypakował manatki. To jest ten czas, który Bóg postanowił zniszczyć. Zniszczyć Sodomę i Gomorę. Za co? Ponieważ ich grzechy dorosły do niebios. Ponieważ im grzechy śmierdziały Bogu każdego dnia. Ich fałszywe... Wiecie, to, że istnieje Sodoma i Gomora, jest to również ze względu na manipulacje, które zrobiono, prawda? Że ludzie nie oponują temu po prostu, że ludzie... Ale wiecie, co jest ciekawego, że Bóg jest na tronie i Bóg widział Sodomę i Gomorę, pomimo, że ludzie nie oponowali, oprócz Lota, i Bóg osądził Sodomę i Gomorę. A więc również to jest na stanie takich czasów. Pytanie jest też jeszcze ciekawe. Oczywiście, co obserwujemy w tym roku, w 2015? Oczywiście to, co się w Ameryce dzieje, można zobaczyć, jest to wielokrotnie. Ja kiedyś osobiście mówię, no Ameryka naprawdę fajny kraj. Dzisiaj wielu Amerykanów nawet to mówi, że jest zupełnie inaczej. Dlaczego? No bo przepisy, zachowania ludzi, to co oni robią, to jak się zachowują, to jak żyją, to jak postępują, robi się coraz bardziej dla chrześcijanina nieznośne. Rozumiecie, o co mi chodzi? I Biblia o tym również ostrzega. Czy jednak to jest koniec świata, jeśli Bóg nie powiedział, jeśli Bóg ponaturalnie nie powiedział Kościołowi, to nie możemy powiedzieć, że to jest koniec świata. Jednak cywilizacje przez wieki, to jest udokumentowane historycznie. Kiedy cywilizacja dana staczała się, nie tylko ona była, wiecie, w pogaństwie, mówię cywilizacji, zobaczcie, cywilizację grecką, cywilizację rzymską. Te cywilizacje były chwalone przez wielu ówczesnych historyków, przez wielu ówczesnych jakichś takich komentatorów, którzy komentowali, co się dzieje. Wiecie, ludzie zawsze próbowali zapisywać, co się w ich wieku dzieje, prawda? Bóg tak nas stworzył w jakimś sensie, prawda? Ale oni się zachwycali sztuką grecką, jaka była. Ale wiecie co? Kiedy Grecy zaczęli angażować się w praktyki zboczone, a tam było i to strasznie dużo tego, kiedy zaczęli się angażować, kiedy ich umysły zaczęli się staczać coraz niżej, nie, już nie mówiąc o bałwochwalstwie, w którym byli zaangażowani, przyszedł sąd. Możecie to sobie zobaczyć w literaturze. Przyszedł sąd na Grecję. Czy to oznacza koniec świata dla całego świata? Nie. Albo przyszedł z sądem. Kiedy Imperium Rzymskie również było chwalone i może do dzisiaj Imperium Rzymskie jest chwalone z jakichś tam osiągnięć, dokonań i tak dalej. Oczywiście pełne bałwochwalstwo. Wystarczy sobie zobaczyć kalendarz religijny, w cudzysłowie, Imperium Rzymskiego. Możecie sobie zobaczyć, że w każdym miesiącu, podobnie jak katolicyzm zresztą to wziął z Imperium Rzymskiego, jest masę bałwochwalczych różnych rzeczy. Rzymianie oczywiście byli to jedni takich bardziej, jako wojsko było takim no, mocnym wojskiem, a jednocześnie bardzo takim krwawym. I ci ludzie również zaczęli angażować się, zaczęło się najpierw, wiecie, od bałwochwalstwa, zaczęło się od tych rzeczy, trochę tam zwycięstwa mieli, oczywiście udało im się dosyć spory, kiedy zobaczymy Imperium Rzymskie w swojej największej, można powiedzieć, świetności, jak to tak ludzie nazywają poetycko w książkach czasami, to zobaczycie, całkiem spory region Europy został podbity, prawda? Ale co było później? Angażowali się w praktyki, które były sodomy, angażowali się w różne brudy, angażowali się w nieczystości i to doprowadziło do upadku tej cywilizacji.